Sponsorem filmu jest firma Optimal, dostawca urządzeń fiskalnych. W niedzielne popołudnie dnia 6 marca, w trakcie odbywających się w Cieszynie Dni Kobiet, organizowanego przez Zamek Cieszyński, panie mogły zapoznać się z technikami samoobrony w wykonaniu Stowarzyszenia Sportowego Dąb z Dębowca, którego trenerem jest Henryk Kubica. Dzień dobry Państwu. Może Pani widać. Jestem trenerem grupy zawodników judo ze Stowarzyszenia Sportowego Dąb Dębowiec. Mamy trzy filie, no i docelowo w Dębowcu. Czyli mamy Drogomyślu w Górkach i drogą i w Brennu. Czyli to są zawodnicy tylko z Drogomyśla i z Dębowca. I w formie jakiejś takiej prelekcji chcieliśmy Państwu pokazać zdrowy tryb życia, trochę tej samoobrony, co robimy, a generalnie zajmujemy judo sportowym. Judo sportowe mamy do złotego medalu z Polski. Jest przeważnie większość na mistrzostwach polskich Wieletta to jest srebrna medalistka. Ja będzie bardzo dobrze, ale ciągle ćwiczymy do znudzenia codziennie, tak jak kaskaderzy. Wszyscy te pady, to przecież zaczynamy padami. To jest. Na cztery łapki jak kot. Jak mówiłem, każdy zawodnik, nawet mały, duży, musi umieć to wykonać. Ładnie się umieją ułożyć. Upaść. Dziewczyny, żeby się obronić, trzeba się bronić. Trzeba nie poddać się temu napastnikowi i pozwolić sobie na to, że on ze mną zrobi co chce. Trzeba się starać bronić. Czyli teraz pokażemy, jak można użyć parasolan. Parasolan można też użyć inny. Załapanie za z przodu, tylko jeden element, czy dwa są pokazane z tym parasolem, ale można w wielu przypadkach użyć tego parasola do obrony. Tak jak było w telewizji niedawno, że taka samiczka napadła na sklep, obroniła torebką. Trzeba po prostu chcieć się obronić. Jeżeli się poddamy temu napastnikowi, to jesteśmy wskazani na przegraną od razu. Proszę, działamy. Dawaj kasę! Nie widzę! Ładnie tu. Druga ręka idzie z góry, przekręcając się w tu i zrywam tę rękę. Ona nie musi być całkiem puszczona, ale jak ja wyciągnę moc, kładzę bliziutko. Zapraszamy do nas.